Ciocia Gorączka. O, jaki straszny deszcz. A niech mnie! Gdzie jest Lampo? O, chyba nie siedzi na zewnątrz w taką pogodę. Dostałby katarku. Lampo, gdzie jesteś? Hej! Lampo, chodź, babcia cię woła. Daj mi 5 sekund, Pilu. Mniejsza z tym. Nawet ulewa go nie powstrzyma. Skończyłem, arcykotki! Hop, hop! To jak? Gotowi na dzień sąsiada? To dzisiaj! Dziś? Święto? Z poczęstunkiem? Jasne, Klopsiku! A arcykotki będą gwiazdą imprezy! To dlatego wychodziłeś na deszcz, Lampo? Żeby wieszać dekoracje? Dla dobrej zabawy zrobię wszystko! Ojejciu! Lampo ma katalek! Słyszałam, Lampo! Kichnąłeś! O, ugotuję ci pyszną zupkę jarzynową. Od razu poczujesz się lepiej. Idę kupić warzywa. Zupa jarzynowa to zupa. Nie znoszę zupy jarzynowej. Lepiej uciekajmy, zanim ją we mnie wmusi. Ja tam nie wybrzydzam. Może być zupa. Dobra, arcykotki. Czas na próbę przed koncertem. Wszystkie koty z okolicy przyjdą posłuchać. Jak fajowo! Tak, subcio. Ale najpierw dokończę drzemkę. Klopsiku, trzeba poćwiczyć. Babcia jednak ma rację. Lampo, złapałeś katar. Nie. Nie jest kąt. Czuję się doskonale. Proszę, dziwne wrażenie, że ktoś tu jednak kłamie. Serio, czuję się świetnie. Koncert musi się odbyć. Wezwę Fabiana. Fabiana? Kociego doktora? O, w życiu za nic. Skąd? Nie chcę. Nie. Widzisz? Jestem zdrowy. Co? To było specjalnie. Lampo, jesteś chory. Odpocznij, a ja wezwę Fabiana. No chyba się go nie boisz, prawda? Mam się bać lekarza? Że kto? Ja? Co? Nie, w życiu. Kocham lekarzy. Są super. No, może nie zaraz kocham, ale na pewno się ich nie boję. Spędzi mnie nos, ale koncert jest ważniejszy. Zróbmy próbę. A jednak znów kłamiesz. Poszukam wokalisty, który dziś cię zastąpi. Skoro nie chcesz się leczyć, to nie zaśpiewasz. Nie opuszczę występu. Więc Plosie, weź mi doktora. Dobra, Pilu, zgoda. Wezwę doktora. Świetnie. A w tym czasie, Klopsik, ja sprawdzimy sprzęt. Babci nie ma w domu, ja otworzę, Pilu.
doktor Fabian? Gdzie jest mój pacjent? Proszę za mną. Lampo dostał paskudnego kataru. Bez obaw, zaraz go wyleczę. Zostań, może zarażać. Otworzę. Doktor Fabian? Mhm. Ale ci pan już nie przyszedł? Przybyłem tak szybko jak mogłem. Gdzie jest mój pacjent, Pilu? Lampo cierpi na rzadki wymyślarus catarus. O, to coś poważnego? Nie do końca. Ten katar jest wymyślony. Pacjent jest zdrowy. Postawieniem diagnozy zajmę się osobiście. Może ja też potrzebuję lekarza? Widzę podwójnie. Kto udaje, że jest Fabianem? Znaczy, mną. Ten sam kot, który udaje, że nie jest chory. Lampo jest zdrowy. Naprawdę zdrowy. Ja... Mogę nareszcie zacząć badanie? O, do klopsika! A co to? I to? I to? Wyluzuj, klopsiku. Z pewnością instrumenty doktora nie wyrządzą mi krzywdy. O, a to co to? Termometr laserowy. Chcę tylko zmierzyć temperaturę. Doktorze, pan chce mnie porazić laserem? O nie! Miau. Proszę, trzymajcie lampę. Masz niewielką gorączkę. Gorączkę? Ha, nie, nic mi nie jest. Proszę. Tam, da, dam. Może ten koncert odbędzie się jednak bez lampy? Idźcie już. Spokojnie, kochani. Ja się tu nim zajmę. Doktorze, nie chcę. Muszę sprawdzić, czy gardło nie spuchło. Jestem zdrowy. Ale tu gorąco. Wiesz, pocenie się potrafi zdziałać cuda. Lampo! Babcia wróciła. Nie, nie zjem zupy jarzynowej. Miał. O, malutki Lampo. Po jarzynowej zupce poczujesz się lepiej. Miau! Dobry kotek. Dobry kotek. Kiedy wrócę, chcę zobaczyć pustą miseczkę. Wstrętny smród. Zupa jarzynowa powinna pomóc w pokonaniu kataru. Miau! Co to? To tylko recepta, Lampo. Oczywiście musisz jeść zupę jarzynową. I kluski. Rada doktora. Jeśli chcesz śpiewać na imprezie, radzę posłuchać. Miau. Tak, Lampo, kluski dla kotka. To sekret klusek mocy od babci Piny. To talerz pełen smaku dla ciebie i rodziny. Więc uśmiechnij się, kłopoty w radość szybko zmień. Moc kluseczek! Moc kluseczek! Rozjaśni każdy dzień! Ta imprezka zapowiada się superowa! Lampo powrócił, gotowy do występu! Lampo! Zupcia! Ale na pewno już ci lepiej?
Jest mi 100% lepiej! Pomógł doktor Fabian i zupa jarzynowa. Co? Zjadłeś zupę babci? Futro nie różowieje. To znaczy, że Lampo mówi prawdę. Arcykotki! Arcykotki! Rozkręćmy tę imprezę, przyjaciele! Arcykotki! Wesołego święta sąsiadów, wąsaci kompanii! O, a skąd dochodzi ta śliczna muzyka? A co wy tutaj robicie, koteczki? To dziwne. Nie pamiętam, żebym przynosiła tu radio. Chodźcie, kotki! Balujemy! Ile tu kotków! Ciekawa sytuacja. Naprawdę istna kocia impreza. Konkurs tańca. Dajemy czadu, arcykotki. Jeszcze raz od początku. I raz, i dwa, i trzy. Ten konkurs tańca, o którym wam mówiłam, to dzisiaj. Koninko, na pewno dasz radę. A teraz lekcja tańca z Lampo. Dawaj! Wszyscy będą się ze mnie śmiali. Dzisiejszego występu. Moje marzenie nigdy się nie spełni. Nawet tak nie mów, Ninko. Masz w sobie iskrę. Na pewno znajdziesz taniec, który ją rozpali. Naprawdę? Albo może taniec znajdzie ciebie. A kiedy to się stanie, Pilu? Powiedz. Wiesz, tego... Ważne, żeby nie rezygnować z marzeń. Trzeba w nie wierzyć cały czas. Tak, Ninko. Nie możesz się wycofać. Nie poddawaj się, a na pewno wszystko się uda. Będę próbować. Pokażę wszystkim, na co mnie stać. Jeszcze nie widziałem tańczącej świnki morskiej. Świnka Ninka będzie najlepsza. Najlepsza jako klaun, może. Ale za nic nie wygrasz, bo to ja będę zwycięzcą. Nie, chłopcy? Nie przejmuj się bosem. Pamiętaj o marzeniach cały czas. Tak. Jest więcej uczestników niż rok temu. Coś mówiłeś, Gasku? Mówiłem, że jest więcej... Witam, koty! A szczególnie mnie!
Dziękuję arcykotkom, że zgodziły się dziś zagrać nam do tańca. Przy wszystkich tanecznych kawałkach damy niezłego czadu. Lampo, powiedz, że wiesz, co zagramy dla Niny. Nie martw się, milady. Zwycięzcę wskaże widownia poprzez oklaski. Głośne! Ciekawe, który cieniasz pokona moje zgrabne łapki. I nasze zgrabne sztuczki. Taniec to nasze życie. Zatem to my wygramy oczywiście. Dasz sobie radę, Ninko. Nie jesteś okropna. Na scenę zapraszamy naszego kumpla szczeniaka Terriego. Mam dobry pomysł. Hej, Terry, spójrz za siebie. Co, Ogon? Przyszedłeś za mną aż tutaj? Zaraz cię złapię! Terry zszedł ze sceny, więc zostaje zdyskwalifikowany. Kolejny uczestnik to Kosmo. Na pewno zabłyśniesz, jak gwiazda. Dzięki, Nino. Podczas swojego występu patrz na mnie. Będę cię stale dopingował. Upadek to dyskwalifikacja. A teraz czas na Neko. Ten kozi szczęściarz, nigdy go nie pokonam. Stop! Czterolistna koniczyna! Ha! Odnalazł szczęście gdzie indziej! Neko dyskwalifikacja! A teraz zaprezentują się... Bum, bum, tancerze! Bum, bum, tancerze! Zdyskwalifikowani! Teraz Gazek! Wyczuwam eliminację. Gazek odpada z konkursu. Teraz boss, szybko! Występ niezbyt udany, ale boss zostaje w konkursie. Dobra, grajcie dla Niny. Ja? Ale tak szybko? Jak ja dam radę? Odkryła taniec dla siebie. Brawo!
konkursie zwycięża Nina! Wygrałam? Ale naprawdę, naprawdę, naprawdę? Dziękuję, że uwierzyliście we mnie, że pomogliście mi uwierzyć w siebie. Proszę bardzo, nagroda. Kocie chipsy. Wow! Nie bój się, Klopsiku. Chętnie się z wami podzielę. I z wami wszystkimi. A dla nas nic? Zostaną tylko same okruszki? To wszystko wasza wina! Mówiłem, że lepiej idzie mi taniec motylka. Motyl, motyl, tra-la-la, co po niebie gna! Urchel, może powiedz mu, że wszyscy już poszli do domu. Zdrad? A sam mu nie powiesz? Motyl, motyl, tra-la-la, co po niebie gna! A teraz coś specjalnego. Arcykotki zagrają piosenkę dla Ninki. Cudownie, cudownie. Czas ci wyjaśnić, choć tę nazwę już znasz. Bo to jest słonecznik, jak słońce ma twarz. I w górę każdy rośnie, unosząc swój kwiat. I tak właśnie znaczy słoneczny swój szlak. Gdy się kołysze, to tak jakby tańczył. Każdy chciałby, żeby ten taniec nigdy się nie kończył. Samba, twist czy tango, może daj jakiś znak. Bo chętnie też zatańczę, gdy się tylko dowiem jak. Zatań z nami jak słoneczniki. Tańcz jak słoneczniki. W słońcu z nami tańcz do muzyki. Przyjaciele! Cudnie! Dziś jest najlepszy dzień w moim życiu! Milady i wielki mistrz Miał Fu! No to wymiatamy arcykotki! Zajmijcie miejsca! Brawa dla perkusistki Pilu! Na basie zagra Milady! A na klawiszach sam Klopsik! Klopsik? Klopsik! Gdzie go wcięło? Czemu porzucił keyboard? Zakład, że ten żarłok jest w restauracji? Proszę, kici, kici, kici! Proszę, Klopsiku! Bon appétit! Pies jest przyjacielem człowieka, ale kucharz przyjacielem kota. Naprawdę mam apetyt na... spaghetti z klopsami! Zaraz, chwila. To oznacza niebezpieczeństwo! A... nawet podwójne! Urchel, zdrab! O nie! Podwójne sardynki? Jedna dla mnie, druga dla ciebie. Nie, nie, wracaj! Purchlu, zdrapie, to były moje ryby. Tak, a teraz są nasze. Bardzo proszę, oddajcie sardynki. To niesprawiedliwe, wracajcie! Pokażę im! No to chcesz? Narka, Klopsik! O, nie zdara ze mnie! Kto to wrócił? Wszystko w porządku? Nie, ani trochę!
daleko od w porządku. Prześladuje mnie pech. Jestem kotem niezdarą. Tak mi smutno. Smutno bez moich sardynek. Wpadłem na purchla i zdrapa. Czego chcieli? Lampo, oni skradli mój przysmak, a ja nic nie mogłem zrobić. Sparaliżowało mnie, no i się przewróciłem. Nie smuć się, Klopsiku. Potrzebna ci miska, kluseczek, babci Piny. Dadzą ci zastrzyk energii. Chyba jednak miska kluseczek to nie jest najlepsze rozwiązanie. Może dwie miski? Nie! Potrzebujesz wiary w siebie. I wiem, jak to załatwić. Ha! Ha! Arcykotki, za mną! Wpadłam na arcypomysł! Dokąd idziemy, milady? Do jedynej istoty na świecie, która cię umie przerobić w zwinnego, odważnego kocura. O? Przecież jestem odważny i zwinny. Patrz! Lampo! Kilu! Milady! Gdzie jesteście? Klopsiku! Dokąd idziesz? Nie, stój! W drugą stronę! Stój! Uważaj! Czyli zabierasz go do magika? Spokojnie! To ktoś potężniejszy niż magik. To Katon! Mój stary mistrz Miaufu! Miaufu? Nie widziałam się z nim od wieków. Mistrz Katon już dawno nie daje lekcji. Tędy! Milady! Pomocy! Nie mogę wejść! Gdy mistrz ujrzy, jaki jesteś biedny, to znaczy, jaki jesteś zdolny, to ci nie odmówi. Jesteśmy! To jego królestwo! Nie, nie podoba mi się. Przeproś za obrazę mojego domostwa, kolego, albo gorzko tego pożałujesz. Kto to? Kto to mówi? Gadający dzień! To jestem niezdarą. Klopsiku! Mistrzu Katonie, przychodzimy... Nic nie musisz mówić. Mam uszy do słuchania i dziś ich użyłem. To zapewne uczeń. Jaki ma talent? Wyczuwa zagrożenie, zawsze gdy ma apetyt na spaghetti z klopsami. Jesteś gotów? Istnieje jedna stroma ścieżka wtajemniczenia w Miaufu. Mam tam wejść, żeby się nauczyć Miaufu? Myśl pozytywnie. Droga w dół będzie szybka i prosta. Miaufu, jest to sztuka zręczności i szybkości. Uczniu, krocz za mną. Użyj swej wyobraźni. Zaskakuj wroga. Wow. Odwagi. Każda przeszkoda to okazja do nauki. Popatrz. To się nazywa skok z odbiciem. Czy ty to potrafisz? Mistrzu, nie sądzę! Próbuj, Klopsiku! Dobra. Ups, przepraszam. Nic mi nie przeszkodzi!
Dawaj! Odwagi! Tak! Udało się! Dobrze, trzeci sprawdzian. Jak powiedział kiedyś wielki mędrzec, miałfu nigdy nie czuje, ten kto wyzwań nie podejmuje. A co to za mędrzec? No, rzecz jasna. O! A oto wyzwanie dla ciebie. Brutus, kotołap. Co? Co mam robić? Uwolnij więźniów! Zmyl wroga krótkimi, szalonymi ciosami! W głowie mu się zakręci, nie pojmie, co się święci. Do kocura! Co to? Jeszcze jeden kocur do mojej klateczki. Nadszedł czas, panie szponie. Tak! Mam cię! Gdzie on się podział? Chodź tu! Wyciągnij nas, błaga! Próbuję, ale to nie takie łatwe! Przede mną tak łatwo nie zwiejesz! Nie! Nie! Pokonał cię kot! Oho, dobra robota, Klopsiku! Tak, ale jestem zmęczony. Ale przy tym silniejszy masz wielki dar improwizacji. Miałfu wymaga odwagi, szybkości i wyobraźni. Zdałem test? Jeszcze nie. Ostatnia próba. Stawisz czoło największym lękom. I to zupełnie sam. Tędy wiedzie ścieżka sekretów Miałfu. O, żarełko! Obiad! Co my tu mamy? Dwie sardynki czekają na nas. Na bok, chłopsik! Ryby są nasze! Chcecie je? Spójrz na niego! Zwariował! Zaraz ucieka z rybami! Za nim! A dokąd to się wybierasz? Tu nie ma wyjścia! O, zawsze jest jakieś wyjście! Juhu! Jestem z ciebie taka dumna! Miałfu, nie ma przed tobą sekretów. Gdy nadciągnie mroczna noc, rozświetli ją twoja moc. Teraz kumam! Szkoda, że nie umiem rymować tak jak ty. Podzielę rybki dwie, a historia kończy się. Hej, potrafię! Cyrk Mlekota i Czekota. Kiciusie, co byście zjadły na obiad? A co powiecie na pyszne kluski? Nic się nie bój, ulatuję cię. Witam cię, mała koteczko. Jestem kocim klaunem. Wow, ale szupelancko. Przyjdźcie mnie podziwiać w moim miau magicznym cyrku.
Pójdziemy do cirku, Plosie! Plosie! Będzie miał stycznie! Klauni są super śmieszni! Nic wielkiego! A teraz twój hit, Igorze! A teraz, drogie kotki i kocurowie, występ, na który wszyscy czekaliśmy! Koci klaun! Cudowny! Lampo, prawda, że cudowny? No, niezły. A teraz następna sztuczka. Ta-da! I co ty na to? To tylko sztuczka, Pilu. Chociaż nie bardzo rozumiem, na czym polega. Potrzebny mi pomocnik z widowni. Pomożesz, mała Kiciu? Ja? Tak. Proszę na arenę. Wow. Pewnie, koci klaunie. Przedstawiam numer z magiczną szafą. Policz do trzech i obserwuj, czy nikt nie wychodzi. Jaś, dwa, trzy. Ale to jest fantastyczne. Ta-da! Nie wierzę własnym oczom. Ale jak to? To niemożliwe. Widzisz, Lampo? Ocalował cię. Ten kot w kółko pojawia się i znika. Tak. Gdyby gościu przystąpił do naszej bandy, nikt by nas nie powstrzymał. Dziękuję, dziękuję. Cudowna z was publiczność. Choćbym się bardzo starał, mój brat bliźniak Mlekot zawsze dostaje brawa. Ach, gdybym tylko miał szansę. Jesteś tym słynnym klaunem, prawda? Nie, znaczy nie bardzo. Znaczy tak! Marnujesz się w takim cyrku. Dołącz do nas. Masz szansę na ogromny sukces. Dziękuję, dziękuję. Jesteście dla mnie cudowni. Słusznie, jestem za dobry. Mogę prosić o autograf? Byłeś boski. Złaś drogi, Pilu. Hej, co z niego za gbur? Bos, Purchel i Zdrab? Co oni tutaj robią? Tego nie wiem, milady, ale jeśli kumplują się z klaunem, to na pewno coś knują. Chodźmy do domu, Pilu. Hej, czekocie! Gdzie jesteś? Podobał się występ? Czadu, arcykotki! Juhu! Dawaj, Pilu! Solówka! Dobra. O, Pilu, wciąż jest ci smutno, że koci klaun był taki niemiły? Tak. O, nie myśl o nim, zniknął i nie wróci. Proszę, pomóżcie mi! Koci klaun? Podobno dajecie pomocną łapkę kotom w kłopotach. Mój brat bliźniak zaginął. Brat bliźniak? Tak, muszę przyznać. Tę sztuczkę robimy wspólnie. Ja jestem Mlekot, a mój brat ma na imię Czekot. Teraz rozumiem. Czyli to Czekot poszedł z Bosiem. Złaś z drogi, Pilu. Bez brata nie możesz już występować? Nie chodzi mi o występ. Muszę znaleźć Czekota. Gdzie on się podział? Wąsy, Lampo, wskażą nam drogę. Wąsy mi mówią, że Czekot jest w ogrodzie Winstona. Ale tam jest pełno pułapek. Ocalimy go, ale najpierw dwie sprawy. Dobry plan i miska klusek babci. Cichutko, Pilu. Dziś jesteś pierwsza. Kluski! O,
nie patrzę. Złapię je. Co za ruchy. To sekret klusek mocy od babci Piny. To talerz pełen smaku dla ciebie i rodziny. Gorącej kluski pulpet też. Pulpet też! Urośniesz taki duży, gdy je często jesz. Jesz, jesz, jesz. Bo talerz pełen klusek od babci Piny jest lepszy od lekarza, nie trzeba medycyny. Jest za śniadanie, obiad i kolację też. Codzienną porcję mani. Arcykotki naprzód! Czy to wy, koteczki? Mleko, odkryj się! Moje kluseczki zawsze wam dają mnóstwo energii. Jaki ciężki ten kapelusz. Dobra, a teraz plan. Mlekot będzie udawał czekota. Arcykoci pomysł. Kompletnie zwariują. Za mojego przyjaciela i partnera w interesach. Wow, Bosie, jaki tu luksus. No wiem, zgadza się. Hej, boss! Nigdy nas nie złapiesz. Jakim cudem arcykotki się tutaj dostały? Skoro umiesz pojawiać się i znikać, to spraw, żeby oni zniknęli. Dawaj! Tak w sumie to nie umiem tego zrobić. Na pewno umiesz. Weź się w garść i wykorzystaj swoje moce. Dobra, spróbuję. Mlekot? A co ty tu robisz z arcykotkami? To moi przyjaciele. Przychodzę zabrać cię z powrotem do cyrku. Tylko ciebie tam oklaskują. Boss dał mi szansę, żebym zrobił coś sam. Boss to oszust. Każdego potrafi w coś wrobić. Popełniłem błąd. Przepraszam cię. Tobie też należą się oklaski. Przecież jesteśmy braćmi. Potrzebujemy siebie. Jesteście miałmiastyczni. Jak tam, koci klaunie? Pozbyłeś się już arcykotków? Tak, chodźcie za mną. Pokażę, gdzie ich przymknąłem. Gdzie on się podział? Tutaj jesteś! Gdzieś ty się krył? Ja tego... Chodźcie, tędy! Tędy, marudy! Hej, tutaj jestem! Tędy! Czy ty sobie z nas żartujesz? Używa mocy, żeby się chować! Jest tam! O nie! Teraz jest tutaj! Rozdzielmy się! Ej, to ich jest dwóch? A, to bez znaczenia. Łapać ich! Hurra! Trzeba przekłuć bańki! Robimy numer z maczugami, czekocie? Do usług, mlekocie! Klopsik wolny! Filu też! I milej! Brawo, chłopaki! Ty i ja jesteśmy zgranym duetem. Najwięcej osiągamy, działając razem. Tak myślisz? Naprawdę? Słuchaj, mam pomysł na nowy numer. Tym razem w duecie. Oh!
pojawił się na scenie. Tak, ale nadal nie wiem, na czym polegał ten ich numer ze znikaniem. No to ja ci pokażę, Lampo. Spójrz, tutaj mam lody. A teraz zniknęły. Nigdy się nie zmienisz, Klopsiku. Niania dla szczeniaczków. Znowu się ze mną lodzisz, Klopsiku. Coś mówiłaś, Pilu? Gdzie ukryłaś mojego kurczaka? Jakiego znowu kurczaka? Pewnie znowu na nim siedzisz, wstrętny glubaśku. O, proszę! Popatrz, całkiem go spłaściłeś. A ty mi znowu wyjadłaś rybie ciastka. Zobacz, nic tu nie ma. Klopsiku, Pilu! Przestańcie się kłócić! To twoja wina! Hej, wystarczy tak niewiele, żeby się pogodzić. Proszę, twój kurczak jest jak nowy. A tu masz rybne ciastka. No i teraz się przeproście. Przepraszam. Jakie kochane te kotki. Nie to co wy. Nie, błagam, nie bijcie się! Dzień dobry, Sandy. O co chodzi Baksiowi i Zoi? Nie umieją żyć w zgodzie. Wiecie co? Za jedno spokojne popołudnie oddałabym wszystko. Ale kto by się nimi zajął? My możemy zostać niankami. Naprawdę, milady? Nauczymy szczeniaki, jak się dogadać. Mamy w tym wprawę. Arcykotki nigdy się przecież nie kłócą. To znaczy, prawie nigdy. Nie dotykaj mojego kurczaka. Pieski będą w dobrych łapkach. Nie wiem, jak ci dziękować, Lampo. Wrócę po nie po południu. Maluchy, bądźcie grzeczne, dobrze? Będziemy super grzeczni, mamo. Spokojnie, zero kłótni. Nie wiem, jak ich nauczyć, żeby żyli w zgodzie. Arcykotki, mam wspaniały pomysł. Cztery koty siedzą po sześć wszędzie kotów, a jest z tych rzędów siedem i jeszcze dwa koty z boku. Wąsiki, ale fajnie tańczysz. Dzięki, Baksiu, tobie też nieźle idzie. A dwa są nieco z boku. Muzyka łagodzi obyczaje, prawda, Lampo? Au! Stanąłeś mi na łapce. To ty mi raczej wlazłaś pod nogi. To nie trwało długo. Zaczęli się kłócić, gdy tylko muzyka ucichła. Nie szkodzi. Skoro muzyka ucichła, czas się poruszać. Witam na pierwszym dorocznym pucharze babci Piny. Wystąpi drużyna Hau-Hau, czyli Bax i Zoja. A muszę grać? Boję się, że sierść pobrudzi mi się błotem. I drużyna Miau-Miau, Klopsik i Pilu. Lampo i ja będziemy sędziować. Pamiętajcie, żeby wygrać, musicie grać zespołowo.
Lecz kiedy mam taką chętkę, żeby stoczyć coś, kopię piłkę, ale tak jak dziwny ktoś i napompuje ją, tak że poleci w świat. Tenisa grając postępuje również tak. Rakietkę jej podmieniam na patelnię tą, wygram w siatkówkę, to za ogon ciągnę ją, a gdy odwraca się, to zaraz widzi mnie, bo denerwować ją najbardziej mi się chce. Udało się! O tak! Och, Zoja, widzisz, wszystko zepsułaś! Ale tak jest dużo zabawniej! Już nigdy więcej z tobą nie gram! Widzę, że wolicie dokuczanie od wspólnej zabawy. Tak mnie to przygnębiło, że zrobiłem się głodny. No, psiku, ty ciągle jesteś głodny! Macie rację. Bardzo przepraszam. Będę dla Baksia miła. A gdzie on jest? Moje wąsy mówią, że Baksio jest w ogrodzie Winstona. Winstona? A kto to? To bardzo zły człowiek, który ma w ogrodzie pułapki. Ratujcie mojego braciszka! Wielkie brawa, Klopsiku! Ćwiczysz skoki do wody? Gdzie jest Baksiu? Ratunku, Zoju! Uwolnijcie mnie stąd! Wpadł do bańko łapki Winstona! Trzymaj się! Zaraz cię uwolnimy! Uwaga, arcykotki! Bańko łapki! Udali! Te paskudne koty znów przylazły, ale teraz wpadną w moje bańki. Uważaj, Lampo! Podwójna bańka! Dzięki za ostrzeżenie. He, pora spuścić ze smyczy robołapsa. Skacz, Zoju! Bardzo boli, Klopsiku? Zwolna się przyzwyczajam. Uwaga, alarm! Łapcio atakuje! Pies! Pies, przyjaciel! Cześć, psi kompanie! Niebezpieczeństwo! Koci intruz! Splawi się wledny lobot, stanie się milusi! O, ile słodyczy! Ten efekt długo nie potrwa. Szybko ladujcie, Baksia! Przechytrzyły łapsa, ale przed klatkami nie uciekną. Uciekaj! Baksiu, trzymaj się! Ratuj, Zoju! Chcę zejść na ziemię! Jak mu pomóc? Po ciastku się lepiej myśli. To Ciacho i twój kurczak pomogą ocalić Baksia. Siorka, świetny pomysł! Nie! Te wredne kociska chcą mnie przechytrzyć! Hmm?
Co ty tu robisz, o fermo? Ty, robokundlu, ruszaj łapać koty! Daj mi spokój! Patrzcie, jaki ten robopiesek milutki! To jeszcze nie koniec! Wredne koty! Miau! 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 Co za dzień! Jak tam moje szczeniaczki? Bardzo dały wam w kość? Świetnie się bawiliśmy! Baksio był super! A ty masz genialne pomysły! Gdyby nie ty, to przecież nadal bym tkwił w bańce. Zrobiłbyś dla mnie to samo, braciszku. Po prostu nie mogę uwierzyć. Moje dzieci potrafią żyć w zgodzie? Tak! Dziękuję, arcykotki. Świetnie się spisałyście. Szczeniaczki też. Moje ostatnie ciastko też się spisało. Co? A mój kojtek bardziej. Oni też się pogodzą. Prędzej czy później. Moje ciastko! Mój kurczak! Moje ciastko! Mój kurczak! Moje ciastko! Mój kurczak! Mistrzowski cios klopsika. Oto cios miałfu, który warto poznać. Jeśli kotołap próbuje was złapać, zróbcie paniczny skok. Miau! Widzicie? Proste. Lampo, ty pierwszy. Nieźle. Teraz... Pilu? Ha! Milady, jak mi poszło? Było bardzo panicznie, Pilu. Teraz popracuj nad sprawnym przewrotem. Klopsiku, twoja kolej. Nie dam rady, milady. Moja pupa jest za ciężka. Twoja pupa jest silna i mocna. Możesz nią zaatakować w locie. W locie? Ale dwie mogę podskoczyć. Proszę, klopsiku, spróbuj. Skacz! Atak z powietrza! To nawet nie bolało. Ciebie może nie. Koteczki! Wróciłam! Pora na obiad! Wiecie, wracając do domu, znalazłam śliczne kwiatuszki. Ale cudne, powąchaj. Miałam szczęście, że je znalazłam. To na pewno zasługa mojego... Mój szczęśliwy medalion! Zgubiłam go! O nie! Nie chcę się spóźnić na urodziny Józefy. Później poszukam medalionu. Musimy odszukać medalion babci! Jak? Milady, przecież może być wszędzie. Bez obaw! Moje wąsy zaprowadzą nas do medalionu. Pewnie babcia zgubiła go, gdy zrywała kwiaty. Arcykotki, za mną! Musimy zdobyć ten medalion. Trzeba ich śledzić. Tędy, arcykotki! Lampo, dokąd nas prowadzisz? Moje wąsiki mówią, że medalion jest gdzieś wśród kwiatów. Hej, to droga nad rzekę. O nie, nad rzekę? Tam kotołap poluje na bezdomne koty. Poczułem apetyt na spaghetti z klopsami. Niebezpieczeństwo. Właśnie, rzeka jest niebezpieczna. Nie tak niebezpieczna jak my! Burheli zdrab! Wiemy, kim jesteśmy! Jak? Babcia zgubiła szczęśliwy medalion? Pomożemy go znaleźć! Naprawdę?
Wlekłam ciuchy! Ha! Znalezione, nie kradzione! Właśnie, ty ptaszy! Uważaj! Czerwone światło! O nie! Uciekaj nam! Chyba wpadłem na dobry pomysł. Mrał! 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 Lampo! Co ty robisz? Próbuję wezwać Igora. Mieszka gdzieś tutaj blisko. Masz rację. Jest tutaj najsilniejszy. Widzę go! O, cześć, arcykotki. Igor słyszał wezwanie. Jakiś problem? Cześć, Igorze. Do zobaczenia nad rzeką. Tak, potrzebna nam twoja super kotopulta. Zaufaj Igorowi. Zawsze ufaj Igorowi. Dzięki, Igorze. Chodź z nami. Mam apetyt na spaghetti z klopsami. Alarm! Nie widzę purchla ani zdrapa. O nie! Myśliście, znaleźli szczęśliwy medalion babci? Nie! Wąsiki podpowiadają, że medalion leży tam! Aha! Szczęśliwy medalion babci! Mam go! Hej! Ha, ma się farta! Mam apetyt na spaghetti z klopsami! Jak to? Inne zagrożenie? Jakie? Bartosz, pan kotołap! Był taki szybki! Nie zdążyłem wykorzystać ataku pupą! Miau, miau! Miau, miau, miau? Czy to znaczy po kociemu Bartosz jest mądrzejszy i silniejszy niż wszystkie koty? Ha! Nie wiem, jak rozluźnić chwyt. Klopsiku, czy będziesz odważny? Sam nie wiem. Boję się być odważnym. Mam cię! Klopsiku, czas na atak pupą! Spróbuję! Dam radę! Teraz uciekamy! Atak pupą wypalił! Medalion! Miałem farta! Jakbym złapał szczęście! Lepiej uciekajmy! Nareszcie! Dopadłem was! Oferuję luksusowe klatki! Pomocy! Rzucim wędkę! Do klopsika woda! Przestań, klopsik się boi! Jasne,
że się boję, ale oni bardziej. Pomocy! Muszę ich ratować! Ratunek, pupą! Igor jest bardzo dumny z klopsika. Spójrz, Pilu! Uwaga! Jaka słodka! Złapcie moją nogę! Miau! A teraz dawajcie medalion! Co? Ale ocaliliśmy was! I to moją własną pupą! Jestem rozdarty! Z jednej strony chcę być wredny, a z drugiej... Dziękuję. Aż mi łeb pęka. Jutro i tak będą niemili. A, już chyba wiem. Super! Klopsiku, jesteś bohaterem! Byłeś taki odważny. Nic nie bolało. Moja pupa jest twarda, odważna i brudna. Dzięki za pomoc, Igorze. Igor zawsze chętnie pomaga arcykotkom. Do widzenia. Cześć, kicie. Widzę, że zgłodniałyście. Szczęśliwy medalion. Jednak tu był. Co za szczęście! Zaraz. Chyba nie poszłyście go szukać, prawda? No skąd? Co za pomysł? Jesteście kotkami! Wy mnie przecież nie rozumiecie, prawda? Kotki głuptaski, tak bardzo was kocham. O, Klopsiku, gdzie się tak wybrudziłeś? Trzeba cię umyć, biedaku. Ale najpierw podwójna porcja obiadku. Podwodna misja. Gotów na zanurzenie, nurku głębinowy? Tak jest! Gotów, komandorze Lampo! Morze wzburzone, lecz nie wiem, co to lęk. Ten skarb piracki spoczywa na dnie oceanu już doprawdy zbyt długo. Oto zadanie dla nieustraszonego nurka. Jak ciemno! Komandorze! Panujemy nad sytuacją, oficerze. Powodzenia! Woda jest lodowata, ale nic nie powstrzyma nieustraszonego nurka! Ta-da! Oto skarb piracki. Chcesz skalp? No to najpierw musisz pokonać straszliwego potwora! Wow! Do klopsika! Nie miałeś być nieustraszonym nurkiem? Koteczki! Gdzie moje koteczki? O, tutaj jesteście! Miau! Hej, a gdzie klopsik? Miau! Trudno sobie wyobrazić lepszą atrakcję do zabawy niż kartonowe pudło. Ale poczekajcie do wieczora. Miau! Urządzam dziś swoje urodziny. Nie obejdzie się bez tortu. Idę kupić wszystkie produkty potrzebne na przepyszny torcik. Zobaczycie, urządzę nam cudowne przyjęcie. Tort! Co, nie lubicie tortu? Chodzi o urodziny. Jak mogliśmy zapomnieć o urodzinach babci? Musimy dać jej prezent, wyjątkowy.
wody! Tak, coś cennego i niepowtarzalnego. A więc poszukajmy pod wodą. Tylko znajdźmy łódź podwodną. Myślisz, że to takie łatwe? Nie ma rzeczy niemożliwych, gdy masz kumpla kluczyka, kotomechanika. Przecież on potrafi zbudować wszystko. Ej, czekajcie! Musiałem coś ze sobą wziąć. Skrzynię do transportu perły? Cóż, milady, coś w tym stylu. Szybko, arcykotki, gazu! Łódź podwodna? Jesteście pewni? No bo my... myśleliśmy... To fantastycznie! Zawsze chciałem ją skonstruować i chętnie wam pomogę, ale pod jednym warunkiem. Powiedz jakim? Ja zostanę kapitanem! Czy to jasne, załogo? Tak jest, panie kapitanie! I jak, arcykotki? Co wy na to? Wow! Prawdziwa łódź podwodna! Kluczyku, jesteś mistrzem! To na co czekacie? Na pokład! Nie wylegiwać się w pracy, załoganci! Wszystkie łapki na pokład! Musimy wyłowić perłę! Przecież w rzekach nie ma pereł. Ale każda rzeka wpada do morza. Milady, tam znajdziesz to, czego szukasz. Ostrożnie z tym sterem. Obserwatorze, widać jakieś perły? Ilu? Nie widać, kapitanie. Nawigatorze, schodzimy nieco niżej. Tak jest, panie kapitanie. Lampo, pilnuj, by nie uderzyć w dno. Bez obaw, kapitanie. Wąsiki mówią, że nie zbaczamy z kursu. Oj! Skała na drugiej, klopsiku. Wyrównaj, a potem cała naprzód. Kierowanie pod wodą jest bombowe i nie trzeba się martwić o korki na drodze. Perła na stelbucie! Cudownie! Załogo, szykować manewr podniesienia. Załogo, włączyć światło peryskopu. Chwytak jest przygotowany, kapitanie. Tak! Operacja podniesienia została zakończona. Wielka ośmiornica! Jest rozgniewana. Szybko! Manewr zawracania! A teraz cała naprzód! Zgubiliśmy ją! Nie bądź tego taki pewny. Zaraz nas dogoni! Szykujcie się na atak! Może nas pożre! O nie! Zgubiliśmy perłę! Spokojnie, Bilu, zawracamy! Proszę zachować spokój. Powtórzyć operację podniesienia. Tak jest, kapitanie. Ośmiornica ją trzyma. Nie poddawaj się. Zgasić światło peryskopu. Będziemy mniej widoczni. Szybko, siedzi nam na ogonie. Ojejku, i co my zrobimy? Klapsiku, podwodna glota na 12. Schowajmy się. Zaczekamy, żeby upewnić się, czy ośmiornica naprawdę zniknęła. Do klopsika! Ciekawe, dlaczego tak się na nas wściekła.
Nie wiem, co jest grane, ale mam apetyt na spaghetti z klopsami. O, a, to znowu ona! Klopsiku, gramy w futrzankę? No to łap! Wypuść mnie! Mam paskudny smak! A więc oddaj perłę! Za nic! To dla babci Piny! A tobie do czego jest potrzebna? Żeby ratować swoje jajo! Co? A gdzie ono jest? Widzisz te ostrygi? Jedna z nich zabrała mi jajo. Myślała, że to perła. Potrzebujesz perły, żeby oddać ją ostrydze i odzyskać jajo? No właśnie! Nie martw się, pani ośmiornico. My, arcykotki, uratujemy je. A ja wiem, jak skłonić ostrygi do otwarcia. Widzicie? Każda ostryga ma perłę. Dobra, ale jak poznać, która perła tak naprawdę jest jajkiem? Ja się tym zajmę. Wąsiki mówią mi, że jajko jest... Tam! Jak tam wejdziemy? Jeść za wysoko! Zostaw to Klopsikowi, nieustraszonemu nurkowi! Kluski babci Piny? Genialny jesteś, Klopsiku! Kluski dadzą ci siłę, by wyjąć jajko! To sekret klusek mocy od babci Piny! To talerz pełen smaku dla ciebie i rodziny! Więc uśmiechnij się, kłopoty w radość szybko zmień! Moc kluseczek! Jesteś pewien, że to moje jajko? Jest sposób, by to stwierdzić! Klopsik je wysiedzi! Ja? Lampo, jestem kotem, a nie kurą. Proszę, pomóż jajku. Proszę. Dobra, dobra. Proszę bardzo. Klopsiku, ty śliczna kokoszka. Tak, jasne. Hej! Udało się! Cześć, słodki maluszku! Arcykotki! Udało się! Teraz musimy ostrydze oddać perłę. No cóż... Wszyscy się na to zgadzamy, prawda, arcykotki? Tak! Dla babci Piny znajdziemy inny prezent. To była bardzo dobra decyzja. Pora wracać na powierzchnię. Chwilka. Wow, to szmaragd! Jaki błyszczący! Sam raz dla babci. Wszystkiego najlepszego dla mnie. Miau. Dziękuję. To wymarzone przyjęcie. Miau. Ja, moje kicie i... Co? To? A skąd to się wzięło? Ojejciu, jaki to drogi prezent. Ale kto? Kto mógł mi go przynieść? Czy coś wam o tym wiadomo, koteczki? Jakie mam udane! Nie, jakie mam oszałamiające urodzinki! Peperita, mistrzyni kociej kuchni. Uwielbiam siestę i moje kociożelki. Kociożelki są arcypyszne. Klopsiku, znowu to śmieciowe jedzenie? Pilu, nie śmieciowe, tylko słodkie. Spróbuj kociożelka, to słodycz wielka.
Wyprodukowane z obleśkowca, skompleśowanej paćki i z jakiegoś siusiu badziewi. To nie jest być zdrowe. Coś ty, Pilu! Są bardzo zdrowe! Co go tak pogoniło? Pilna śplawa. Cześć, arcykotki! Spotkałam Peperitę, mistrzynię kuchni. Zaprosiła nas na obiad do restauracji. U Alfredo? U Alfredo? U, zaczekajcie! Mam chęć na porządny obiadek. Lampo, jak myślisz, co nam podadzą? Na pewno coś lepszego niż to. To tutaj! Peperita czeka na nas w kuchni. Nie widzę jej. To ona! O, słodkie koteczki! To twoi goście, nieprawdaż? Miau! O, hej, skąd ten pośpiech? Musicie być bardzo głodne. Proponuję naszą specjalitę, dumę pysznej kuchni Alfredo. Przepraszam, nie mogłem się oprzeć. O, to sos ragu Alfredo. Prawdziwy przysmak. Nawet o tym nie myśl, klopsiku. O, gdzie może być ta chochla? Nie widziałaś jej, Peperito? Miau. Przepraszam, nie mam czasu na zabawę. Ha, gapa ze mnie. Przez cały czas trzymałem chochlę w ręce. No, bardzo cię przepraszam, kocurze. Masz tutaj mój sos ragu na przeprosiny. Koci przyjaciele! Mój przydepnięty ogon załatwił ragu dla całej bandy. Powiedz, ty też gotujesz? Ciągle się uczę, obserwując Alfredo. Może spróbujecie mojej nowej potrawy? To ragu jest tak smakowite, że nie mogę się oderwać. Nie, głowa mi utknęła. Pomogę ci. Ciągnij, Lampo! Nic ci się nie stało? Nie, ale na widok garnków bardzo zgłodniałem. To może coś upichcisz? Proponuję zapiekankę według wytwornego przepisu. Pycha, ale przecież wszystkiego nie zjemy. Zatem możemy zaprosić przyjaciół. Witam, futrzani kompani. Liczę, że moja zapiekanka wam zasmakuje. Nikomu nie smakowało. To nawet smaczniejsze niż kocia żelki. No, prawie nikomu. Może zapiekanka była zbyt wyszukana. Zacznij od czegoś prościego, od czegoś, co wszyscy lubią. Arcypomysł! Wiemy, skąd wziąć świetny przepis, prawda, kotki? Jaka urocza kuchnia, ciepła i przytulna. To jest królestwo babci Piny. Trzyma tu książkę z przepisami. Gdzie ją znajdziemy? Tam na górze. O! Skoczę po nią. Misja wykonana. Dlaczego się po prostu nie wspiął? Lampo bardzo lubi się popisywać. Paella to jest danie z mięsem, rybą i warzywami. Z resztek powstaje królewskie danie. Ale pycha! Może, ale to dla mnie zbyt proste. Ach, już wiem, placek królewski, elegancki.
Placiak królewski? Niezbyt zachęcający. Zobaczmy, co jest nam potrzebne. Kość narosu. Olej do smażenia. I sporo marchwi. Voila! Królewski placek peperity. Ale tu bałagan. Babcia Pina będzie bardzo zła. Później posprzątamy. Najpierw znajdźmy klientów. Jaki masz plan, Lampo? Planem jesteś ty, Klopsiku. I twój arcyalarm. O, a co to jest? Nie pamiętam, żebym dziś gotowała. O nie. Muszę usunąć przepis na placek królewski z mojej książki kucharskiej. Wszystkie koty z sąsiedztwa będą mogły spróbować twoich przysmaków. Toż to arcyalarm! Dochodzi z restauracji Peperity. Pora się troszkę zabawić kosztem arcykotków. Och, spodziewam się tylu gości. Podam mój placek królewski już za momencik. Bonjour, madame chef. Ktoś ty taki? Nigdy cię tu nie widziałam. Nazywam się Boisson de Baguette. Jestem francuskim krytykiem od cuisine. A co tutaj robisz? Słyszałem wieść o degustation królewski placek. I przybyłem. Wkrótce wszyscy go spróbujemy. Proszę? Chcę go skosztować we własnym maison. I to w całości. Nie możemy dać ci całego placka. Ależ to byłaby dla was grand occasion. Jeśli placek królewski okaże się superb, przyznam waszej restauracji 3 gwiazdki. Naprawdę? Proszę bardzo, aby ci smakował. A oui, biorę go. Oszukałem ich. I to dosłownie tuż pod ich nosem. I na dodatek arcykotki mnie nie rozpoznały. Peperito, czy na pewno dobrze postąpiłaś? Ten francuski krytyk z pewnością doceni moje wytworne danie. Jasne. Ale co teraz zjedzą twoi goście? O tym nie pomyślałam. Chyba trochę mnie poniosło. Zaraz, zaraz! A co ja teraz zjem? Mam w głowie kilka przepisów, ale nie wiem, czy będzie im smakowało. I nie mam wszystkich składników. Może ja pomogę. Zawsze noszę przy sobie miskę ryżu. A ja mam sardynki. Ja mam kurczaka. My mamy warzywa. To resztki z obiadu. Resztki? Potrawa z resztek. Znam przepis, który na pewno wszystkich zadowoli. Ugotujmy paeję. Według przepisu babci? Tak. Mamy mięso, ryby i warzywa. To z resztek można ugotować jedzenie? Właśnie, milady. To paeja, więc nic się nie zmarnuje. Kluczowym składnikiem jest ryż. Chociaż ja puszystym kotkiem jestem, to gotować lubię bardzo tak. Robię miks z muzyką jednym gestem i potrawy pyszne tańczą na mój znak. Pewien dzień mi przyniósł taki pomysł, przepis poznasz ten, gdy tylko chcesz. O tak! Kocią ucztę muszę przygotować, co w łapki wpadnie ci, to dodaj też. Zabrzmiało ślicznie, gastronomicznie, bo nie przypadkiem każdy kot mój przepis zna. Wszyscy to czują, chętnie spróbują. To danie zawsze na obiadek radę da. Spróbuj więc, to domowa paella. Danie to smakuje ci też. Gdy gotujesz, to wrzucasz co zechcesz. Gdy zapach poczujesz, na pewno ją zjesz. Gdy gotujesz, to wrzucasz co zechcesz. Gdy zapach poczujesz, na pewno ją zjesz. Paella Peperity to będzie przebój. Jest cudowna. To prawdy niebo w gębie. Igor chciałby dokładkę. Tu poproszę. Ja też. Są to same zdrowe produkty, które wszyscy lubią. A?
Królewski placek sprawi, że będę gwiazdą wśród kocich kucharzy. O, a wy będziecie testerami. Proszę, jedzcie. Czy to ty mu powiesz? Nie, lepiej ty mu powiedz. Może brakuje soli? A, albo pieprzu? Nie macie bladego pojęcia o sztuce kulinarnej. Placek jest... okropny! Chcecie trochę kociożelku? Snobinka, kocia snopka. Proszę bardzo, kolejne plastiki posortowane, zgniecione, gotowe do odbioru. A ja mam połamane parasole, gotowe do recyklingu. Moja czapka! Oddajesz to do recyklingu? No pewnie, ty zrób to samo. Trzeba zbierać stare, zepsute rzeczy, by ich użyć ponownie albo je przerobić. No bo po co trzymać dziurawy parasol? Mógłby się przydać, kiedy nie pada. Dziękuję, milady. Dobra, no a teraz może się przejdziemy do śmietnika. No wrzucaj! Okropnie cufniela, bo co to jest? O ja biedny, o ja nieszczęśliwy! To gazek, śmierdzący kot! Tak mi źle, idźcie sobie! Chcę zostać sam ze swym bólem! Co ty tutaj robisz? Mrał! Przecież okropnie cierpię! O, jak ja strasznie cierpię! Chcę zostać sam! Żegnajcie, kotki! O, ja biedny! My też, biedniutcy! Jak można go uciszyć? Co ci się stało? Opowiedz nam! Nie, nie, nie! Plosie, Kaszku! Plosie! Co się stało? Przyjaciołom możesz zaufać! Dobra, powiem. Chodzi o... o snobinkę! Nową kotkę z sąsiedztwa. Lubię ją. O, jest urocza, przemiła, mądra. A do tego pachnie perfumami. Zupełnie inaczej niż ja. Nie mów tak, Gasku. O nie, to ona! Gazek ma rację. Jest zupełnie inna niż on. Jakie to ma znaczenie? Nie futro zdobi kociaka. Przedstaw się i bądź sobą, Gasku. No właśnie. Podejdź i się uśmiechnij. Ale najpierw... najpierw musisz się wykąpać. Wykąpać? Gdzie on się schował? Na gałęzi. Zostawił swój smród w budce. No chodź, Gasku. Pomożemy ci się pozbyć smrodu. Lampo, wcale nie chcę. Lubię smród. To mój przyjaciel. Zajmę się tym. Szykujcie balię. Zejdź na dół! Ciepła woda z mydłem nie zrobi ci krzywdy. Aha!
nogi. Skacz! Nigdy w życiu! Chyba jednak skoczysz! Gdzie moje koteczki? Miau! Tu jesteście. Bawicie się. Dobre kicie. Powodzenia. O, zapomniałam. Zaraz będzie obiad. Znowu się wykręcił. Uciekł nam. Nie uciekł daleko. Jeśli wąsy mnie nie mylą, pobiegł tędy. Do naszego kalaziu. Dzięki, wąsy. Milady, ty w lewo. Pilu, w prawo. Poddaję się. Nie mam już siły. Arcykotki się nie poddają. Ale czasem robią przerwę na obiad. Hej, kotki. Kici, 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 kici. Zapraszam. Moje pyszne kluseczki. Żebyście miały więcej siły na zabawę. To sekret klusek mocy od babci Piny. To talerz pełen smaku dla ciebie i rodziny. Gorące kluski, pulpet też. Pulpet też! Urośniesz taki duży, gdy je często jesz. Jesz, 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 bo talerz pełen klusek od babci Piny. Jest lepszy od lekarza, nie trzeba medycyny. Jedz na śniadanie, obiad i kolację też. Codzienną porcję magii poczujesz, jeśli chcesz. Mas kluseczek! Tutaj jest! Mam cię! Gotowy jesteś? Zrobisz na niej wrażenie! Zobacz, Gasiu! Masz pachnące i lśniące futerko! Ojejku, to naprawdę ja? Ciśny i pachnący! Gotowy na spotkanie ślepinki! Spójrz, właśnie wraca! To twoja szansa, Gasku! Tylko pamiętaj o uśmiechu! I o wiązance kwiatów! No już, do dzieła, Gasku! Nie wstydź się! Cześć, Snobinko! Czy to dla mnie? Uda mu się? Myślę, że tak. Pasują do siebie. Miau, miau. Bon appétit, kotku. Podziel się z przyjaciółmi. Na pewno będą zachwyceni. Kotki i kocurowie, szykujcie się na coś obłędnego. Może zostawimy ich samych? A, jeszcze chwila. Chcę popatrzeć na ich szczęście. Wszystko się dobrze skończyło. Gazek naprawdę się zmienił. Prawdziwy gentle kot. Kolacja w restauracji Peperity? Gość ma klasę. Hmm.
Przepraszam bardzo. Och, co ty wyczyniasz? Szukam klopsika. Ej, ty mógłbyś trochę uważać? To katastrofa! Ten śmierciuch wszystko popsuł! Ciała placia na malne. On po prostu jest śmierdziącym kotkiem. Wybacz. To nie będziesz się gniewać? Gniewać? Zawsze wszyscy kazali mi być grzeczną. Ale raz na jakiś czas fajnie jest zaszaleć. Albo raz na jakiś czas wziąć kąpiel. Macie rację. Nie futro zdobi kociaka. Cztery koty i wielbłąd. Gdy wschodzi słońce i pieją koguty, na dzikim zachodzie nie jest bezpiecznie. Bo ryzykujesz niefortunne spotkanie. Wreszcie cię namierzyłem, klopsiku Joe. Najgroźniejszy przestępco na całej prerii. Ale twoje szczęście się wyczerpało. Poddaj się! Sądzisz, że tak łatwo dam się ująć, młody szeryfie Lampo? Nie ruszam się bez swojej wiernej bandy. Tędy, klopsiku Joe! W nogi! Juhu! Szeryf Lampo złapał kolejnych opryszków. Słońce wzeszło wysoko, klopsiku Joe. Poddajecie się, czy znowu spróbujecie ucieczki? Hej, to nie fair! Kowboje na prerii mogli uciekać na koniach. Klopsik ma rację. Jak się bawić w kowboju bez koni? Słyszeliście? Trzeba to sprawdzić. Ale teraz... Zaraz drugie śniadanko. Patrzcie, co to za dziwne zwierzę arcykotki. Nigdy jeszcze takiego nie widziałam. Abdul, przyjacielu, miło cię widzieć. Ja się cieszę, drogi Winstonie. Jaką piękną masz willę, przyjacielu. A kim jest twój uroczy, czworonożny przyjaciel? Winstonie, pozwól, że przedstawię. Katali, mój mały wielbłąd. Szybki i wytrzymały. Biega na długie dystanse w pustynnym upale, zadowalając się butelką soku z pomarańczy. Proszę, zobacz. Lampo, to idealny rumak do zabawy w kowbojów. Prawda, że wspaniały? Ta, naprawdę wspaniały. Tak. Chodź ze mną, Abdulu, oprowadzę cię po swojej luksusowej willi. Ten wielbłąd ma kolosalną przyszłość. Szybki, ekologiczny i tani. Posłuchaj, boss, ten zwierzak musi być mój. Złap go i gdzieś go ukryj. Dobra, arcykotki, wracamy na dziki zachód. Mam cię! Ja! Brawo, Lampo! Moja kolej, moja!
Czy coś mi się przywidziało, czy ten dziwny zwierzak wbiegł nam właśnie do garażu? Zostawcie! Zostawcie mnie! Co go tak wystraszyło? Zajmę się tym! Ojej! Jesteś taka słodka! Ha! No dobra! Teraz wasza kolej! Witaj! Zwą mnie Lampo. A to Klopsik, Milady i Pilu. A ty? Kim ty właściwie jesteś? Jestem wielbłądem. Mam na imię Katali. To jest napisane, że mieszkasz na pustyni. Co robisz tutaj? Mój pan Abdul przywiózł mnie i przedstawił koledze z bujną grzywką. Winston! Ale wtedy jego zły kot próbował mnie zamknąć w piwnicy. Boss! Więc uciekłem. A teraz chcę wrócić z Abdulem do domu. Bez obaw, znajdziemy twojego pana. Miau! Droga wolna! Bądź ciszej, Klopsiku. Trzeba znaleźć Abdula. Może krótka przerwa? Czuję chęć na spaghetti z klopsami. Niedobrze. Łapsio! Jaki słodziak! O tak, jak małe kociątko. Dobrze się czujesz? Chcesz więcej poduszek? Prawdę mówiąc, chcę mi się pić. Wybacz, ale lubię tylko sok pomarańczowy. Jesteśmy kotkami, nie pijemy siodku. My nie, ale może babcia ma sok. Droga wolna! Cii. Babcia siedzi na górze. Zachowujcie się cichutko. Sok, gdzie jest sok? O, tutaj. Niedosięgny. Zostaw to mnie. Nagi! Co to było? Czy to wy, kotki? Kicie, nic się nie stało? Jestem ślepa bez okularów. O! Czy to nowy wieszak? Kiedy go kupiłam? Chyba się starzeje. Nigdzie nie widzę Abdula. Tak, okropnie mi przykro, Abdulu. Widocznie twój wielbłąd uciekł. O, bardzo dziwne. Nie wiedziałem, że potrafi chodzić po drabinie. Może nie lubił mojego towarzystwa? Będzie mi go brakowało. Ale lepiej już chyba pójdę. Szerokiej drogi i nie smuć się! Ten wielbłąd cię nie docenia. A teraz już będzie mój. Boss, sprowadź wielbłąda! Szybko! Trzeba uprzedzić Kataliego, zanim będzie za późno. Jeśli Abdul wyjedzie, Katali go nie znajdzie.
Co? Wyjeżdża? Jak to? Winston powiedział Abdulowi, że nie chcesz być już dłużej jego wielbłądem. Jak ja nie znoszę kłamców! Muszę znaleźć Abdula, zanim stąd wyjedzie. Beze mnie? Stój! Nie możesz od tak biegać po okolicy, bo wiesz, jesteś wielbłądem. Milady, mam pewien pomysł. To nie jest najlepsze przebranie, jakie widziałam. Ale jak znajdziemy Abdula? Wąsiki go znajdą. Arcykotki, dokąd się wybieracie? Iha! Naprzód, Katali! Wio! To wielbłąd jest Katali, na pomarańczy pali. Ekologicznie szybki, wygodny oraz gibki. To wielbłąd jest Katali, ten kolor wszędzie znali. Ekologiczny talent, bo ma mnóstwo eko zalet. Ma garb swój na zwaść tam, gdzie chcesz, Katali. Ta jazda mi się śni, Katali, Katali, Katali. Więc jedź, jedź, jedź i fizyki wszystkim prawom przecz prawdziwy cud. Wielbłąd się nie boi żadnych dróg. Więc jedź, 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 tak jedź, jedź, jedź. Omijaj korki i przyspieszaj ty. Wspaniały Katali, cudowny Katali, bo nam się do hodowy ten wielbłądzi biznes śni. O Katali, o Katali, o Katali kochany, z szybkości jesteś znany, zmęczenia dźwiękowym ssaku. Nie trzeba mu benzyny, dlatego go lubimy. Wystarczy go hodować i w przyszłość inwestować. Na garb swój nas weź tam, gdzie chcesz, Katali. Wiwat Katali. Katali, Katali, Katali. Jeszcze trochę, Katali. Dasz radę. Nie poddawaj się. Chwila! Mam coś, co pomoże! Sok pomarańczowy pierwsza klasa! Nie! Zabrakło benzyny! Ja też bym chciał trochę soku. A ja to bym wolał wyścigowego wielbłąda! Katali! Jednak wróciłem! Już myślałem, że mnie opuściłeś, kochany. Jacy oni są strasznie słodcy! Kolejna misja arcykotków ukończona! Możemy wracać? Poczułem chęć. Spoko, Lampo. Poczułem chęć na kocie chrupki. Subscribe to the channel!